Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 6 stycznia 340 milionów Amerykanów może się obudzić w Wenezueli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jak to jest możliwe, że 6 września Amerykanie obudzą się w Wenezueli? No jest to możliwe. Jest możliwe, bo jeżeli 14 grudnia kolegium elektorskie powie, że Biden miał 270 głosów elektorskich, jeżeli Sąd Najwyższy się nie zaangażuje, Izba Reprezentantów ma większość demokratyczną, ilość senatorów w Ameryce jest 50 stanów razy 2, czyli jest 100 senatorów. No i teraz w styczniu są głosowania w Georgii, gdzie chodzi o 2 senatorów i teraz jest 51 republikanów, 49 socjalistów, ale jeżeli w Georgii przeskoczy to, to będzie 51 lewaków i 49 socjalistów. No i socjaliści robią wszystko, co tylko mogą, żeby zdobyć te 2 głosy, czyli niższa izba, wyższa izba i prezydentura jest w ich rękach. No, Senat może bardzo dużo, Izba Reprezentantów może bardzo dużo, prezydent może bardzo dużo, ale ogólnie rzecz biorąc w Ameryce to zawsze tak jest, że obywatele wybierają mniej więcej jak prezydent jest taki, no to kongres jest taki, jak kongres jest taki, to prezydent jest taki i jakiś jest ten podział władzy, no ale może być taki absolutny perfekcyjny sztorm, absolutne wielkie oszukaństwo, akcje nieprawdopodobne. W Georgii ludzie się już od długiego czasu rejestrują jako mieszkający w miastach, czy tam w miejscach. Nie mieszkając, rejestrują się u ludzi, u znajomych, deklarują się, że tam mieszkają, no i popełniają oszustwo wyborcze, no ale jest możliwe, że ta ilość głosów spowoduje, że Georgia taka zawsze była bardziej taka konserwatywna, to zostanie socjalistyczna. Przez jednym z większych problemów to był taki, że socjalizm to był z reguły na północy. No północ zaatakowała południe za te niewolnictwo. Północ wybiła te no, bardziej socjaliści to byli postępowi, można powiedzieć, to byli, no też to jest skomplikowane, no, bo ogólnie rzecz biorąc demokraci, no to byli na południu, ale to byli właściciele niewolników, no jest to skomplikowane, ale ogólnie rzecz biorąc dużo ludzi z północy, bardziej tacy liberalni w ostatnich 20-30 latach ze względu na ceny na północy zaczęła się przeprowadzać na południe. Tak samo jak z Kalifornii wyprowadzają się komuniści, socjaliści do Nevady i tam wciągają ten swój socjalizm. Że ludzie uciekają z miejsc, gdzie jest nieprzyjemnie politycznie, drogo i tak dalej, no ale za sobą ciągną. No ale połowa Polaków też, która wyjechała z socjalizmu, połowa kretynów głosuje za socjalizmem w Ameryce, tak, także to nie ma się co dziwić, no to jest makabryczne. Jedynie uczciwi ludzie z jedynego kraju to są Kubańczycy, tam 95% Kubańczyków głosuje przeciwko, 85% Wenezuelczyków głosuje przeciwko socjalizmowi, no ale cała reszta, włącznie z Polakami, no To tak jest. Tak samo właśnie w Stanach też się przeprowadzają tu i tam. No ale dlaczego to jest ważne? To jest ważne, bo jeżeli Senat zostanie przyjęty 6 stycznia przez większość Chuck Schumer, no on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Ameryce, no ale on jako przywódca mniejszości
senackiej, zostałby przywódcą większości senackiej, no to oni, ta trójka, Pelosi jako przewodnicząca Izby Reprezentantów Demokratów w większości i prezydent z 20 stycznia zmienią Amerykę. Pierwsze, co będą robili, to rozwalają wojsko. No część może powiedzieć, że po cholerę jakiemuś państwu wojsko, no ale jednak wojsko to wpłynie tak samo i na Europę, jeżeli Ameryka przestanie wydawać te podatki Amerykanów na NATO, no to wtedy Rosja może podbić, Chiny mogą podbić. No Chiny to bardziej ekonomicznie chcą wszystkich wyssać i wykorzystać, no ale Iran może się zbuntować. Przez dekady, przez dziesiątki lat Partia Socjalistów Demokratów, no to oni zawsze chcieli zniszczyć wojsko. Prezydent Jimmy Carter, on przez pierwsze 3 lata, kiedy miał swoją kadencję, no to co zrobił? To obciął dramatycznie wydatki. No i co to spowodowało? No to spowodowało dziurę, że później był Afganistan, że później był szach Persji usunięty, że muzułmanie doszli do wojsk, do władzy. I te wszystkie lata 70., no to właśnie to są między innymi to, że Jimmy Carter wziął, przyciął. Także w ostatnim roku swojej kadencji jednak wziął, starał się to odkręcać, no ale to na Bliskim Wschodzie, no to już było troszeczkę za późno. Bill Clinton zrobił ten sam numer. Bill Clinton obciął o 1/3 wydatki wojskowe, no i to były dziesiątki lat wzrostu pod Reaganem i pod pierwszym Bushem. Clinton przyszedł, obciął 1/3. Barack Obama, no i Joe Biden jako wiceprezydent, oni obcięli o 1/4, zredukowali budżet wojskowy. I co to znaczyło? To znaczyło, że przygotowanie wojska do działalności wojskowego po prostu zostało zdemolowane. No i w zasadzie poczucie wojskowych samych w sobie, ten moral cały, też padło. W Ameryce w 2015 roku, wtedy, kiedy był Obama, na 60 brygad, każda brygada ma 5000 ludzi takich gotowych do działania, także te brygady, jak przenoszą z Niemiec do Polski, czy brygada przyjeżdża, no to dlatego to jest 5000 ludzi, jedna brygada, czyli na 60 brygad to tylko 3 były gotowe w 2015 roku do zrobienia czegokolwiek. No ale czerwony komunista Obama jeździł po całym świecie, przepraszał za Amerykę, wygrażał na Amerykę. No po prostu piąta kolumna. Jedna mniej niż połowa w marynarce wojennej statków i również tych samolotów była gotowa. Amfibie te pojazdy kołowe zdolne do pływania, to też tylko była połowa. W 2016 i 2017, czyli kiedy przechodziło spod Obamy do Trumpa, to było tak źle, że armia mówiła, że im zabraknie nabojów. No tak. Oficjalnie prawie że publicznie wyrażali się, że im nabojów zabraknie. No i w 2014 był ten przełom, kiedy Senat właśnie przeszedł w ręce Republikanów. No to jest raptem 6 lat temu, tak? To nie jest dawno. W 2014 Obama był prezydentem, przeszło to w ręce Republikanów i właśnie dlatego jest ten balans. A dzisiaj może ten balans zniknąć. Także, że większość republikańska w Senacie współpracowała ściśle z Trumpem, no i jakoś doprowadzili ten postęp w obronności dużo więcej. Przez ostatnie 4 lata Senat budżet podniósł do 400 miliardów, to jest więcej o 16% niż było za Obamy. No
podnieśli żołdy żołnierzom, zainwestowali w nowoczesne technologie wojskowe, no i wrócili do gotowości bojowej, tak, no, że teraz armia mówi, że 30 brygad już jest w gotowości bojowej zamiast trzech, tak, także to jest 10 razy więcej niż było za Obamy. Marynarka wojenna również osiągnęła 80% swojej gotowości, także kompletnie inaczej. Na dzień dzisiejszy, 6 stycznia może to się mocno zmieniać. No, jak oni to osiągnęli? No, zaczęli być bardziej ekonomicznie na to spojrzeli, zaczęli, no, doprowadzili do porządku. Tam też jest ta biurokracja nieprawdopodobna, no, ale te poobcinali te ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. No i to się jakoś tam wyregulowało. Czy Senat kontrolowany przez socjalistów by szedł w tym kierunku? No nie bardzo. Komuniści, socjaliści, oni uwielbiają Chińczyków, kochają pośrednio też ruskich, chociaż zawsze przez ostatnie 4 lata to krzyczeli, że Putin z Trumpem współpracował. No ale to jest ta perfidność i wredność socjalistów. Oni wszystko coś robią, a krzyczą o innych, że robią. Bernie Sanders to jest jeden z kongresmenów z Vermont, on komunista, betonowy komunista, on na podróż poślubną pojechał do Moskwy, on wychwalał ciągle Kubę, ciągle wychwalał Sowietów, kiedy był w kongresie. Zawodowa świnia, tak jak Kwaśniewski czy Miller, po prostu ludzie śliskie świnie, no, czerwone śliskie świnie. No i on krzyczał, no i doprowadzał do tego, żeby obciąć o 10% budżet wojskowy, no ale wyłączając opiekę lekarską i pomijając żołd, no tak, także to nie zostało obcięte, no to we wszystkich innych miejscach obcięli o 15% we wszystkich tych programach obronnych. Dodając do tego zabrać forsę policji, no to, co szał socjalistów był przez całe lata, no to Sanders właśnie napisał taką pracę, czy taki program, żeby zabrać forsę wojsku, no i to przypadek dla liberałów. No i co oni proponują? Oni proponują, żeby po prostu zdemolować narodową gotowość wojskową, militarną i nie będzie tam, może nie być żadnej opozycji. Chuck Schumer właśnie w tej mniejszości w Senacie popierał całkowicie komunistę Sandersa i powiedział, że całkowicie się z tym zgadzamy, no i cała partia demokratyczna, bo cała partia demokratyczna, to oni po prostu głosują po linii partyjnej. To jest problem właśnie z konserwatystami, że konserwatyści muszą zgadzać się z kimś 95%. Wśród komunistów zgadzają się 55%, to pchają ten wózek w tym samym kierunku. Dlatego konserwatyści mają przegrane, bo w Ameryce jednak socjaliści, no to są związki zawodowe, czyli nauczyciele, profesorowie, straż pożarna, lecznictwo te państwowe, no wszystko, co jest państwowe, no to są hardkorowi socjaliści. Oni po prostu zawsze będą głosowali za wyższymi podatkami, no bo wyższe podatki dla wszystkich, no to są wyższe podatki, pensje właśnie dla nich. Ta budżetówka to jest, głosuje z tego, bo jest przy korycie, no i się demokracja kończy, tak? Demokracja się kończy, no bo nie wszyscy są w budżetówce, no ale większość panów i właścicieli korzystających z reszty niewolników osiąga to. Mówią naiwnym ludziom, że wszystko będzie dobrze, ale to wszystko chodzi o te koryto. Także Schumer razem z Bidenem, razem z Pelosi,
trójkąt taki, który może załatwić Amerykę, trójkąt, który może przegłosować wszystko i wszędzie. I tak jak w Wenezueli 20 lat komuniści doszli, no w Ameryce myślę, że to nie będzie żadnych stanów wojennych, nie będzie czołgów na ulicach. Ludzie z bronią, no w Ameryce jest około 500 milionów sztuk broni, także średnio na każdego obywatela jest 1,5 sztuki broni. No ale prawda jest taka, że połowa Amerykanów nie ma broni, a druga połowa ma po 2, 3 czy 4 sztuki. Także no i nikt nie będzie walczył, nikt nie pójdzie do lasu, do partyzantki. Ludzie mają tą broń tylko dla samoobrony, nie będą tworzyli żadnych grup terrorystycznych, żeby powiedzmy podpalać tak jak Antifa czy Black Lives Matter, to nie będzie tego. No, także te wszystkie głupoty, które ludzie mówią, że Trump powinien zrobić stan wojenny, no nie zrobi, no bo co, musiałbym wziąć i powywieszać ich, tak? A pierwsze powywieszenia, no to już i ludzie z konserwatywni by się wściekli, a socjaliści by kompletnie dostali szału. Także stanu wojennego nie będzie. To nie będzie zamordyzmu. No, nie w Ameryce. Czy będzie regularne powstanie jak przeciwko Anglikom? No nie przypuszczam. 233 lata jednak tej demokracji pozwoliło wykształciło Amerykanów w ten sposób, że po prostu oni zgadzają się na zmianę i czekają po prostu na następne 2 czy 4 lata, na te prezydenckie czy kongresowe. Także, że te wszyscy zawsze przetrzymują. Te wahadło się regularnie chodzi, tak jak właśnie mówię. W 2014 roku, 6 lat temu, kongres przeszedł w ręce republikanów. No ale to się tak kiwa, no. Teraz to oszukaństwo, bezpiecznie można zakładać, że było wielkie oszukaństwo. No, czy będą jakieś konsekwencje? No zobaczymy. Republikanie odnawiali tą siłę wojskową. No, zawsze trzeba pamiętać, że ta siła wojskowa to są i żołnierze, którzy idą do armii w miastach, w miasteczkach, na wsiach. Są ludzie, są młodzi ludzie, którzy mają tyle energii, że oni potrzebują się jakoś wyładować. Także wojsko to jest jakieś takie dobre miejsce dla nich, dla znalezienia upływu dla tej swojej agresywności czy energii. No, ludzie, policja czy wojsko, czy strażacy, no to są specyficzne zawody dla specyficznych ludzi. Także armia no stwarza jakieś możliwości, no i tworzy obronę, tak, tworzy obronę. W Georgii to jest ciekawe, bo w Georgii no to tam jest kilkanaście poligonów, między innymi jest też port marynarki wojennej, czyli czy oni mają tam okręty podwodne, także tam dużo zależy od tego, czy wojsko będzie silne, czy nie będzie silne, no ale jest możliwość, że po prostu zagłosują, że nie ma znaczenia te miliony ludzi, którzy pracują dla wojskowości, no bezpośrednio, no bo to wiadomo, no ale to zawsze są te połączenia. Jeżeli tak to się stanie, no to tak jak Churchill powiedział, że w zasadzie przekleliśmy sami siebie przez to, że się nie nauczyliśmy nic z tego koła historii. No i w Ameryce może być dużo, Ameryka może być dużo mniej bezpieczna niż była. No. Szaro to opowiadam, no ale teoretycznie to się może stać. Teoretycznie komuniści mogli opanować wszystko, całe te ukryte państwo komunistyczne, cała ta biurokracja, wszyscy ci politycy.
mogli wystrychnąć Amerykę na dudka. To jest nieprawdopodobne do powiedzenia, ale tak jest. Mam nadzieję, że to wszystko się odwróci, będzie odwracać, że ludzie zrozumieją, co to się stało. No i ludzie będą głosowali. Można oszukać wszystkich parę razy, no ale nie można oszukać wszystkich za każdym razem. Tak, także to taka prawda jest. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i dziękuję do następnego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich, którzy głosują.